Łokik bierze się za prawników. Następnie głód w Hiszpanii. Leasing to przyszłość całej branży. I na koniec nowe podatki. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry, mam nadzieję, że wam dzień mija bardzo przyjemnie. Jak widzicie, no słońce dalej nam dopisuje, mimo tego, że już jesień idzie bardzo dużymi krokami. Ale jeśli chcecie przedłużyć sobie ciepłe temperatury, a przynajmniej trochę ten ciśnienie sobie podbić, no to oglądajcie codziennie nasze newsy, bo są zazwyczaj bardzo kontrowersyjne i wkurzające, ale mimo wszystko zawsze chcemy wiedzieć, co się dzieje w kraju i na świecie. Zatem nie zapomnijcie subskrybować tego kanału i wciskajcie dzwoneczek zaraz obok przycisku subskrybuj, no bo tylko wtedy będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie, przynajmniej tak twierdzi YouTube, nie wiem, warto sprawdzić, dlatego subskrybuj i wciśnij dzwoneczek koło przycisku. A teraz zaczynamy już pierwszy temat. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bierze pod lupę kancelarie prawne. Postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte wobec 15 kancelarii. UOKiK bierze pod lupę kancelarii adwokackie i radcowskie. Dostaje niepokojące sygnały mówiące o nadużyciach. Chodzi o umowy z klientami, którzy mają kredyty w obcej walucie, ubezpieczenia w funduszach kapitałowych czy obligacje GetBacku. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny wszczął postępowanie wyjaśniające wobec 15 kancelarii adwokackich i radcowskich. Urząd dostaje niepokojące sygnały o nieprawidłowościach na rynku świadczenia usług pomocy prawnej. Owe niepokojące skargi dotyczą m.in. braku możliwości oszacowania wynagrodzenia kancelarii czy zastrzegania na jej rzecz całości uzyskanych na rzecz konsumenta korzyści. Głównym celem postępowania jest zweryfikowanie warunków, na jakich klienci zawierają umowy z kancelariami. Mowa o osobach, które mają kredyty walutowe, np. frankowicze, ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub też obligacje korporacyjne spółki GetBack. Problemem mogą być niejasne zasady ustalania wynagrodzenia i brak określenia maksymalnego pułapu kosztów, co może utrudnić oszacowanie ceny podejmowanych działań. Wątpliwości budzi także zastrzeganie na rzecz kancelarii całości uzyskanych w imieniu konsumenta korzyści, gdy sąd unieważni lub odfrankuje umowę kredytową. Czytamy w komunikacie UOKiK. Ponadto kancelarie mogą wyłączyć swoją odpowiedzialność za to, że konsument nie dostarczy dokumentów. Nawet gdy kancelaria nie zwróciła się z taką prośbą i ograniczają ją jedynie wysokości posiadanej polisy. Co więcej, kredytobiorców może obejmować nawet 10-letnia klauzula poufności. W szczególności chcemy ustalić, czy umowy mogą zawierać klauzule niedozwolone lub naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Nie ulega wątpliwości, że kancelarie są profesjonalnymi podmiotami świadczącymi pomoc prawną w trudnych bataliach sądowych z bankami, gdzie w grę wchodzą wysokie kwoty. Kancelarie nie mogą jednak wykorzystywać swojej pozycji względem konsumentów, powiedział Chrustny. Od profesjonalistów mamy prawo wymagać profesjonalnego działania tak, aby na pierwszym miejscu zawsze stał interes klienta kancelarii, nie zaś jej samej, dodał prezes UOKiK. UOKiK chce także sprawdzić umowy, jakie kancelarie prawne zaproponowały osobom ubezpieczonym na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Dzisiaj zaczynamy jednym z newsów od widza. Panie Kracy, serdecznie panu dziękuję za nadesłanie nam tej wiadomości. Jest ona jak najbardziej interesująca. Tak interesująca, że znalazła się w odcinku. Gratuluję i mamy nadzieję, że to nie koniec twoich wieści. No to się grubo zrobiło. Adwokatów czeka teraz sporo nerwów, by móc uspokoić podejrzenia UOKiKu. Przede wszystkim czeka ich przegląd wszystkich umów sprzed kilku lat. Nie zazdroszczę. Tym bardziej, że pod lupą jest też firma GetBack, która parę dni temu złożyła pozew przeciw Idea Bankowi. Leszek Czarnecki w ostatnim czasie naprawdę ma przerąbane. Dziury nie tylko w budżecie państwa, adwokaci też postanowili swoją cegiełkę dodać, by dać też komuś dodatkowej roboty. Jak to w ogóle jest, że podpisując umowy, zaznaczę profesjonaliści, dopuścili się przeoczenia tylu spraw? Czy przypadkiem nie o to im chodziło? Bieda w kraju, umiejętności są, to trzeba sobie jakoś radzić. Podzielcie się waszym zdaniem w komentarzu, a teraz hejże do następnego tematu. Hola, bienvenidos a RT. Día martes tenemos una jornada llena de información. Comencemos con titulares.
Remesón en México causó la denuncia. Zatwierdzony w maju przez rząd hiszpański minimalny dochód życiowy miał dotrzeć do 2 i 3 miliona osób. Tymczasem ze złożonych do tej pory 750 tysięcy wniosków o IMV pozytywną odpowiedź uzyskało dotąd zaledwie 0,5% wnioskujących. Pisze dziennik El Mundo. Minimalny dochód życiowy to comiesięczne świadczenie w wysokości od 462 do 1015 euro dla najbiedniejszych. Uprawnione do wypłat będą gospodarstwa domowe osiągające miesięczny dochód o 10 euro niższy od minimalnego wynoszącego 1015 euro. Program obejmie więc zarówno bezrobotnych, jak i osoby pracujące, ale mało zarabiające. Niestety, tylko w teorii. Zdaniem różnych organizacji wnioski rozpatrywane są z dużym opóźnieniem ze względu na przeciążenia odpowiednich władz. Wielu ludzi w oczekiwaniu na IMV zostaje bez środków do życia. Oczekiwane świadczenie nie dociera do potrzebujących, a kolejki po żywność rozdawaną przez organizacje charytatywne, zwane kolejkami głodu, wydłużają się. Inne rodziny otrzymują tymczasowo IMV na czas trwania formalności administracyjnych, ale na taką samą sumę co zasiłek socjalny i tylko do końca grudnia, podczas gdy zasiłek socjalny w Madrycie przyznawany jest bezterminowo. Z upływem czasu jest coraz gorzej, niektóre matki już szukają żywności w śmietnikach, pisze El Mundo. Według sekretarza generalnego Związków Zawodowych UGT, Pepe Alvareza, zarządzanie w ministerstwie dotyczące spraw przeciwdziałania wykluczeniu w sprawie IMV jest chaotyczne. Zaproponował utworzenie platformy internetowej UGT dla prowadzenia reklamacji w imieniu petentów i wykluczył społecznych akcji mobilizacyjnych. Można powiedzieć, że nic nie działa, powiedział Alvarez w wywiadzie dla agencji EFE. To nieludzkie, że są osoby, które od marca pozostają bez środków do życia, dodał. Według UGT problem polega na niewydolności administracji państwowej, przeciążonej wnioskami o pomoc. Wiele osób zwraca się oświadczenie przez internet, ale wtedy okazuje się, że muszą dostarczyć oryginał jakiegoś dokumentu w ciągu 10 dni. Tymczasem spotkanie w urzędzie może być wyznaczone najwcześniej za 2 miesiące, wskazuje wolontariuszka Fundacji Madrina, Ana Roda. Hola Paola, un gusto de saludarte. Cuéntanos por favor unas declaraciones contundentes del presidente de México. Jak widać, nie tylko Polacy mają problemy z wypłacalnością przyznanych im świadczeń. Wiecie, każdy naród ma swoją mniejszość społeczną, która potrzebuje takich świadczeń, by w ogóle móc jakkolwiek funkcjonować. Swoją drogą 1015 euro miesięcznie dla niszy społecznej? Chyba wyjadę do Hiszpanii na długie wakacje. Hiszpania ostatnio ma sporo problemów. Nie dość, że Maurycy znowu tam szaleje, to jeszcze teraz to. Nie zdziwię się nawet, jak ludzie wyjdą tam niedługo na ulicę, tym bardziej, że nawala administracja. Wiecie, jak codziennie dostajecie kilkadziesiąt wniosków do rozpatrzenia, to może to faktycznie trwać, ale cholera, to jest ich praca i kraj, żeby normalnie mógł funkcjonować, to stanowiska powinny być obsadzone przez ludzi, którzy będą w stanie to ogarnąć w czasie, tym bardziej, że teraz mamy zwiększone bezrobocie praktycznie na całym świecie. No to można ich dozatrudniać do tego, skoro są tam opóźnienia. Mają czas do grudnia, wtedy zakończą się czasowe ulgi dla najbiedniejszych, a potem co? Jeśli administracja znowu będzie opóźniać wypłacanie świadczeń z tych wniosków, to może dojść do sytuacji rodem z filmów wojennych. Czekamy niecierpliwie na rozwój wydarzeń, a teraz zluzujmy ton tego odcinka. Czas na news motoryzacyjny. Zapraszam serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o leasingu auta w firmie, o tym, w jaki sposób kupić auto, wykorzystując instrument finansowy, jakim jest leasing. Dzięki sprzedaży aut i części w okresie 2018-2035 przychody branży motoryzacyjnej wzrosną o 50%. W tym czasie usługi finansowe związane z przemysłem motoryzacyjnym wzrosną o 100%. Ocenia firma doradcza Deloitte. Jak wskazują autorzy raportu Deloitte, udział wpływu z usług finansowych w całości przychodów branży wzrośnie z 11 do 14%. Dodano, że obecnie głównym źródłem przychodów z usług finansowych w branży automotive są kredyty, leasing oraz finansowanie dużych podmiotów, takich jak producenci czy dealerzy aut. Eksperci Deloitte przewidują, że w 2035 roku to przede wszystkim leasing będzie stanowił największy i najsolidniejszy fundament wzrostu w usługach finansowych. Będzie to miało związek ze zmieniającymi się preferencjami konsumentów, którzy w coraz większym stopniu będą odchodzić od posiadania samochodów na własność na rzecz ich użytkowania. Coraz większą popularność będą zdobywać dedykowane oferty leasingowe, na przykład uzależniające opłatę od przejechanych kilometrów. Leasingodawcy będą tak
także zyskiwać na rozwoju flot aut oferowanych na minuty czy godziny, zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym. Ocenił Przemysław Szczygielski z Deloitte. Według Deloitte zmiany i rozwój technologiczny będą wymuszać na producentach oraz dealerach duże inwestycje, które będą wymagały zaciągnięcia chociażby kredytu, co będzie skutkować wzrostem przychodów firm finansujących branżę motoryzacyjną. Jak jednak wskazują autorzy raportu, na skutek transformacji, którą przejdzie rynek motoryzacyjny, będziemy mieli do czynienia z malejącą liczbą przedsiębiorstw motoryzacyjnych, co może wpłynąć na wzrost ryzyka ich finansowania. Procentowa wartość auta, którą zapłacisz na początku trwania umowy, może to być 1%, może to być nawet 45%, bądź dowolna wartość. Wyobrażacie sobie, że Polacy będą brali częściej samochody w leasing? Bo ja trochę nie. Oczywiście nie umniejszając nikomu, ale codziennie jak patrzę za okno, to widzę Passaty, Golfy, Trójki i Seicento. Na leasing potrzebne są pieniądze osoby zainteresowanej i to dosyć spore, by mieć na samochód, przynajmniej na przyzwoitym poziomie. Musimy liczyć się kosztami liczonymi, no, w tysiącach złotych. Firma Deloitte myśli, że nasz naród nagle wzbogaci się do 2035. No nie wiem, jak to będzie, ale życzę każdemu, by osiągnął swoje marzenia. Każdy ma w końcu prawo je mieć. Osobiście jestem tego mega ciekaw, bo leasing to naprawdę całkiem sensowna opcja posiadania samochodu, tym bardziej dla tych średnio zamożnych fanów motoryzacji, którzy szybko nudzą się swoimi autami. Dla każdego testera jak znalazł. Tutaj macie w skrócie opisane, jak mniej więcej działa leasing, jeśli ktoś nie kojarzy określenia samochody samochodami, ale przejdźmy już może do następnego newsa. Wybrukowane skwery i rynki obciążają budżety samorządów, bo nieruchomości gminne także będą podlegać opłacie za zmniejszoną retencję, pisze w środę Dziennik Gazeta Prawna. Jak podkreśla DGP, opłata za zmniejszoną retencję jest pobierana już dziś od obszarów, na których woda nie może wsiąknąć w glebę, bo powierzchnia jest na przykład zabetonowana lub zajmuje ją nieruchomość. Obecnie jednak uiszczają ją przede wszystkim właściciele hipermarketów wyposażonych w wybetonowane parkingi. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej chce to zmienić w taki sposób, by opłatę tę płaciło więcej podmiotów. Resort przygotował projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Zaostrza on znacznie warunki, które decydują o podleganiu opłacie za zmniejszoną retencję. Do katalogu działek objętych opłatą dołączą na przykład nieruchomości na niewielkich działkach oraz te z terenów zurbanizowanych, także tych w centrach miast. Czytamy. DGP wskazuje, że dziś opłata ta dotyczy tylko nieruchomości na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji, otwartej lub zamkniętej. Między innymi z tego powodu, jeśli ustawa wejdzie w życie, obejmie, jak szacuje resort gospodarki morskiej, 20 razy więcej nieruchomości niż obecnie. Gazeta podaje, że prawnicy zaznaczają, że podatek od betonu zapłacą także samorządy. Gmina może być podmiotem zobowiązanym do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji na należących do niej i będących w jej posiadaniu nieruchomościach. Ani obowiązujące prawo wodne, ani projektowana specustawa nie wprowadzają w stosunku do samorządów wyłączeń podmiotowych. Mówi, cytowana w dzienniku Joanna Kostrzewska, radca prawny z kancelarii prawnej dr Krystian Ziemski & Partners. Walka z suszą w Polsce trwa. Zaczęło się od podatku od deszczu, o czym szerzej mówiliśmy już w tym materiale. Teraz przyszła pora na podatek od betonu. Wiecie, ziemi ubywa, coraz więcej terenów zielonych, nie tylko przez te susze, ale też przez coraz to większy rozwój wszystkich miast. Budowane są skateparki, place, skwery, galerie. No wiecie, o co mi chodzi. No tym bardziej, że przechadzaliście się pewnie przez warszawską patelnię w swoim życiu. W końcu nazwa zobowiązuje. Nie jest to na pewno głupie podejście rządu, widzą problem i próbują z nim walczyć, nakładając podatki. No i tak sami sobie przypisują łatkę żerujących nawet na naturze. Ziarenko prawdy w tym oczywiście jest, ale tutaj już nie chodzi o to, że rządzący przytulają do siebie tę kasę, bo ludzie też zapomnieli trochę, czym jest słowo podatek. Państwo musi w końcu jakoś funkcjonować, oby tylko ta kasa była faktycznie przeznaczana na ważne cele, bo póki co trochę zajeżdża tu hipokryzją. Z jednej strony nakładają podatek na beton, a z drugiej deweloperzy nie zamierzają poprzestać z budownictwem kolejnych wieżowców, które też teoretycznie służą państwu jako chociażby atrakcja turystyczna. Pamiętajcie, zawsze są dwie strony medalu, oby te wszystkie zmiany przyniosły nam lepsze jutro.
Nie skupiając się jednak na przyszłości, by poprawić wam ten humor, drętwy suchar na koniec. Apel do lekarzy pierwszego kontaktu. Jak boicie się przyjmować pacjentów w przychodniach, to przyjmujcie ich w Biedronkach. Tego drętwego suchara podesłał nam Krzysztof Jankowski na naszej grupie facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja, za co serdeczny szacun i oczywiście otrzymujesz od nas złote L4. A jeśli i ty chcesz złotą statuetkę, to koniecznie napisz swojego suchara w wiadomości na naszej grupie facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja. Ja tymczasem będę się żegnał, życzę wam bardzo miłego dnia, no i do zobaczenia o 6.30, 18.00 codziennie. Na koniec jeszcze muzyka od jednego z was, do której link na samym dole opisu standardowo. Trzymajcie się bardzo ciepło, no i cześć. Właśnie tak.